Cześć witajcie, z tej Erwin. Witam Was w pierwszym odcinku poradnika po mapie W tej chwili zapraszam Was na mapę Hewlester. Na początek jednak zanim przejdziemy chciałem Wam podziękować za całkiem niezły odbiór tego pilotażowego odcinka. Eee, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Z góry jednak zaznaczę, że to będą zagrywki, które ja stosuję, które ja uważam, że są dobre, sensowne. Na tej mapie, jeżeli cokolwiek jest głupiego w tym filmie, go po prostu nie zobaczycie. Jeżeli zobaczycie, że robicie coś, co... jeżeli robicie coś czego na tym filmie nie ma, to oznacza, że uważam, że ta zagrywka sensu nie ma. Ok, zaczniemy od Chimrazdorfu strony południowej. Yy, zdecydowanie najlepszy play to będzie środek, plus ewentualnie linia 8. To oczywiście podlega ewentualnej dyskusji, zaraz powiem yy, pod jakimi warunkami, na co trzeba uważać i tak dalej. Natomiast staram się tu jeździć tak naprawdę wszystkim, czym się da. tak naprawdę w zasadzie medy ciężkie, czy niszczyciele czołgów. Staram się jakby zająć tą dokładnie pozycję. Poza tym, że tu jeszcze możemy na dojeździe akurat zrobić, tutaj jest w tym miejscu e, taki przestrzał po prostu nad fontanną. Osoby, które tutaj jadą, możemy na dojeździe jeszcze tu jakąś paskę wkleić. Z tego miejsca widzimy cały dojazd, aż do tego miejsca, tak naprawdę. Więc spotujemy wszystkie czołgi, które na przykład opóźnione z RESPA wyjeżdżają. Yy, czy też czołgi, które tutaj jadą do tego miejsca, w to miejsce, tutaj. Tu są przestrzały przez okienka, tu jest przestrzał przez jest taka, e, taki przejazd. I jeżeli poprawnie się również ustawimy, jest przestrzał w to miejsce. Jest to dosyć istotne również na graf klanowych, więc warto wiedzieć jak się ustawić, żeby to miejsce spotować, bo, bo tak naprawdę z tego miejsca idziemy bardzo wiele datek, jest bardzo, to, bardzo często jest to miejsce zajmowane właśnie na gierkach klanowych. Plus w przypadku ewentualnego pushu linii 3 to miejsce jest, to miejsce zdecydowanie jest do przestrzelenia, dlatego jeszcze tutaj między okienka, tutaj okienka, kiedyś był jeszcze tutaj fajny przestrzeń, natomiast wraz z wejściem aktualizacji 1.0 to się... Zmieniło. Y Dalej, tutaj również też jest przestrzeliwanie. Gdyby przeciwnicy atakowali w tym miejscu przejazd linią 8, również jest przez nas przestrzeliwany. Y Zatylne jest o tyle świetne miejsce tak naprawdę, że stąd mamy, zauważyć blisko tak naprawdę w każdą stronę. Możemy w razie co tutaj się wrócić, gdyby się okazało, że tutaj nasze czołgi na ustępce nie wygrały, że ktoś jeszcze z hela, że trzeba Bronić się od strony lewej, też możemy bez problemu się wycofać. Jesteśmy w centrum i przede wszystkim dojazd do tego miejsca zajmie ja tam około pół minuty, w najgorszym wypadku szczerze mówiąc. Yy, I nadal jesteśmy w stanie w tym czasie zadawać naprawdę niesamowite obrażenia. Jesteśmy w bitwie od całego początku. To nie jest jak jazda na górkę, gdzie tak naprawdę są dwie minuty z bitwy wyjęte. Tutaj zadajemy obrażenia praktycznie tak szybko, jak to jest tylko yy, możliwe. Dalszy play, który jest przeze mnie bardzo preferowany, albo tak naprawdę jest naturalnym krokiem, jest po prostu atak w ten sposób. Ewentualnie jeszcze, jeżeli tutaj jakby sobie jakoś nie radzimy, można ewentualnie od tego miejsca też objechać. Kiedy to robimy? Robimy to w momencie, gdy nasza drużyna ma kontrolę nad tą stroną. Ma kontrolę, to znaczy, że wcale niekoniecznie, że jest jakby. Zajmuje aż do tego miejsca, choć oczywiście to, 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 jak najbardziej również. Natomiast przede wszystkim nie może być przeciwników w tych miejscach, bo te miejsca bezpośrednio nas kontrolują. O ile to tam jeszcze jest oznaką, że to już kompletnie spóźniliśmy. O tyle, ktokolwiek w tym miejscu, w tym miejscu jest naprawdę bezpośrednio kontrujący nas, bo nie mamy jak się od niego bezpiecznie ustawić. Natomiast jeżeli jest jako taka kontrola czy tam status quo, że nasze czołgi stoją gdzieś do tego miejsca, przeciwnika do tego miejsca, czy tam po prostu są związane w jakiś sposób walką, bez problemu możemy podjechać tutaj i po prostu walczyć z czołgami, które są w tym miejscu, czy też zajeżdżać ich od boku. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie możemy, e, nie możemy walczyć z nimi frontalnie, podjazd w tym miejscu raczej odradzam, bo w momencie, kiedy tutaj wyjeżdżamy, ta skarpa nie zasłania nas od osób będących za tą skarpą, więc. Preferowana jest gra właśnie w tym miejscu. I w tym momencie, tak naprawdę, wjeżdżamy tutaj na bok, czy też tutaj walczymy. To już zależy od kolejnego rozjazdu. I tak, mniej więcej tak to wygląda, tak naprawdę ten play. Jest on bardzo prosty. Natomiast, tak jak powiedziałem, w związku z tym, że jesteśmy w centrum mapy, jesteśmy w okolicy czołgów ciężkich, więc jeżeli tu jest bardzo dużo czołgów ciężkich, to zdecydowanie to jest miejsce, w które powinniśmy się udać, kiedy tych czołgów ciężkich jest bardzo niewiele albo wcale. To zdecydowanie bardziej przemyślałbym inne zagrania na tej mapie, natomiast to zdecydowanie jest. Pewnie już po raz minionowy powtarzam, zdecydowanie. Yy, natomiast to zagranie jest na pewno jednym z, z najmocniejszych i tak naprawdę najbardziej. Pozostawiają mm, nam najwięcej otwartych furtek w dalszych decyzjach na, na, na mapie. Jest stosunkowo niewiele możliwości skontrowania. Poza tak naprawdę linią 3, która nie, bardzo rzadko jest e, w ogóle kiedykolwiek atakowana, ewentualnie co może nas jeszcze kontrolować, kiedy zdecydujemy się obierze w ten sposób, przeciwnik z Hila, z tej, tego w, tej wyrwy w murze, e, może faktycznie do nas strzelać. To też trzeba mieć ewentualnie na uwadze. Trzeba mieć na uwadze też osoby, ewentualnie, które stoją w tym miejscu, z którymi sobie z jakiegoś powodu nie poradziliśmy stojąc na rampie. Ogólnie z, jakby zamysł jest taki, że podjeżdżamy w to miejsce. Strzelamy do wszystkiego ile się da, czyścimy, tak naprawdę, sobie drogę, czy to z tych osób, czy to z tych osób, czy, czy z tych. I później, ewentualnie, właśnie dokon... dalsza progresja następuje właśnie przez linię 8. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z tego miejsca wyjechać i robić cokolwiek innego, co uznamy za konieczne. Po prostu bierze kolejność, natomiast atak zdecydowanie z naszej strony powinien następować przez linię 8, jeżeli tam cokolwiek oczywiście jest. Na co jeszcze ewentualnie trzeba uważać? Z tego miejsca, w momencie kiedy czołgi przeciwnika są tutaj również, my tutaj stać nie możemy. W momencie kiedy czołgi przeciwnika również wygrały hila, musimy z tej rampy zjechać i stać mm, tutaj za wyrwą, za, przepraszam, tą rampą i mieć chudaną, tak naprawdę najlepiej, jeżeli mamy możliwość, to po prostu uciekać. W zasadzie to są tylko tyle te, te rzeczy, które warto zapamiętać. A, i artyleria z tych miejsc jak najbardziej ma tutaj wyrzutkę, więc. Yy, jeżeli są trzy artylerie, to bym przemyślał, czy chcę tam tak naprawdę jechać. Chyba że mam w zamiaru tak naprawdę bardzo, bardzo szybko zaatakować. Natomiast tego w tym wypadku nie można wiedzieć. W tym wypadku, jeżeli ma, jest dużo artylerii, bezpieczniejszy playem często jest yy, czy, to tego miejsca, czy to tego miejsca, czy do tego miejsca. To już zależnie od yy, matchmakingu. Ok, kolejne zagranie, które lubię robić na tej mapie, w sytuacji, kiedy nie mogę zająć yy, tej środkowej rampy, jest yy, gra linii yy, 1-2-3, tak naprawdę. Aby to zacząć, od wyjazdów to tom dokładnie miejsce. Z tego miejsca widać idealnie, po prostu wszystko, co jedzie, i robię to też jak najszybciej, ponieważ wtedy spotujemy czołgi na dojeździe. Plus mamy informację, ile czołgów jest na tej flance, co daje nam możliwość yy, tak naprawdę zagrania czegoś, yy, ataku tak naprawdę tą stroną. No bo wiemy, ile jest czołgów, wiemy, możemy policzyć, ile jest czołgów przeciwnika, możemy porównać to z tym, ile jest czołgów naszych, i na podstawie tego zaatakować. Także dalej z tego miejsca, zależnie od tego, co wyjdzie lubię ewentualnie zagrać tutaj do, do tego miejsca tutaj pograć, będą też na środku, jeżeli widzę, że nie ma możliwości ataku, czyli mniej więcej to samo, co robiliśmy e, wcześniej. Jak również z tego miejsca jest przestrzeń na hila na więc może, w momencie, kiedy ktoś gra zewnętrzną część hila możemy go jak najbardziej jak najbardziej tutaj karać. Natomiast w momencie, kiedy decyduję się na tak. preferowalnie robię to w po prostu przejeżdżając jak najbliżej. Jak najbliżej i tak naprawdę jak najdalej. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że nie można absolutnie atakować w momencie, kiedy przeciwnik ma kontrolę tego miejsca. Kontrola tego miejsca z miejsca oznacza, że musimy po prostu pojechać tą dłuższą drogą. Ktoś musi po prostu odbić to miejsce. Jest to absolutnie kluczowe, no bo wtedy dostajemy strzał w plecy i nie możemy się opowiedzieć, że jesteśmy efektywnie w krosie. Przeciwnik będący na A1 również też musi być w takiej sytuacji skontrolowany przez kogoś właśnie stąd. Natomiast najczęściej z tym problemu nie ma ogólnie na randomach. Ludzie tutaj się ustawiają zwyczaj tak, że, że, że to nie jest kłopotliwe. E, natomiast y, raczej nie radzę jechać tutaj w pierwsze tempo. Natomiast jest to naprawdę bardzo dobre zagadnienie, kiedy jedziemy w plutonie trzyosobowym, żeby właśnie ten, tutaj zaatakować, bo często mamy jakieś dodatki za plecami my w, trój, w trój, dwie osoby tutaj. Jadą, jedna osoba jedzie właśnie w to miejsce i to naprawdę bardzo, bardzo. Mocne zagranie, przede wszystkim dlatego, że tą linię dużo szybciej się atakuje niż często wygrywa się tą flankę czy też hila, ponieważ zanim się dojeżdża na hila, to trwa, zajmuje czas, plus tutaj są pozycje trudne do wyjęcia, których również powiem. Eee, natomiast tutaj jest po prostu bardzo dużo czołgów ciężkich, które strzelają się na relatywnie dużej odległości, bo bardzo mało ktoś zagrywa właśnie tego, tą ósemkę, bardzo mało ktoś zajeżdża od boku, więc to jest relatywnie mocne zagranie. Mm, oczywiście od tego miejsca tak naprawdę już tu możemy robić co chcemy jeżeli zależy nam na obrażeniach najczęściej kroki nasze kierujemy w kierunku linii 8 eee, no ale też możemy zaatakować kapa przeciwnika w zależności tak naprawdę od tego co widzimy gdzie, są, gdzie, są, gdzie jest przeciwnik uwaga, którą nie dla każdego jest oczywista staramy się, oczywiście możemy z tego miejsca się w każdej chwili wrócić jeżeli jakimś sposobem nie spo, albo nie spotkamy nikogo, albo po prostu któraś flanka jakby bardzo bardzo szybko się przeleje. Natomiast nie radzę tego absolutnie robić w momencie, kiedy nie mamy pewności, czy czegoś nie ma na przykład w tym tutaj miejscu, albo po prostu, czy czołg taki, jak tam został i nie został zniszczony. Absolutnie preferowany jest w ten sposób, żeby. Ym... Po prostu wracamy się w momencie, kiedy mamy zabezpieczoną flankę, bo inaczej jesteśmy na zwyczajnym świecie atakowani z dwóch stron na raz. Jest to raczej zasada, która obowiązuje na absolutnie każdej mapie, na każdej flance, natomiast myślę, że warto było w tym momencie to e, przywołać po prostu. To myślę, że jest naprawdę całkiem dobry play pomimo tego, że jest bardzo, bardzo prosty, tylko że bardzo niewiele osób ma, rozumie to, że trzeba zaatakować tą stronę i faktycznie pojechać, aby ta flanka była użyteczna. Oczywiście, jeżeli jesteśmy jakimś glaskanonem i jesteśmy, albo jesteśmy bardzo, na bardzo słabym losowaniu, no to jasne nie bierzemy odpowiedzialności za to, nie jedziemy w te miejsca. Raczej staramy się trzymać yy, z tyłu. Znaczy jedziemy w miejsce, oczywiście, tylko, jedzie, tylko po prostu to nie my atakujemy. Natomiast warto mieć na uwadze, jakie rzeczy należy robić, bo po prostu musimy łatać w takiej sytuacji po naszym teamie. Czy to po prostu oddając przestrzały? W kierunku Hila, czy to po prostu wspomagając naszych sojuszników w ataku i podążanie za nimi. Bo to, że jesteśmy 8 na 10 wcale nie znaczy, że nie mamy razem za naszymi dziesiątkami podążać. Dalej, z takich jeszcze ważniejszych rzeczy, kiedy ten play nie do końca ma sens. W momencie, kiedy wiemy, że tutaj nikogo nie spotkamy, to po pierwsze, ale też musimy mieć na uwadze, że tutaj lubią te Tedeki. Jeżeli tutaj jest, ba jest bardzo dużo Tedeków mm, typu STRF, ogólnie takiego typu gatunku, nazwijmy, kamperskich, jest naprawdę bardzo, bardzo duża szansa, że je tutaj spotkamy. Druga rzecz. W momencie, kiedy są trzy artylerie, nie można grać tego w tego sposób pasywny. Znaczy, jeżeli tutaj ich nie wyświecimy, to nie możemy grać tylko dookoła tych miejsc, co też oczywiście można robić, jakby w, kiedy tych artylerii nie ma, ponieważ te artylerie ustawiają się czy to tutaj, czy to tutaj i w, w tym momencie mają na nas przestrzał. Także trzeba to absolutnie mieć na uwadze. Co ma natomiast sens, to to, żeby właśnie zaatakować agresywnie od samego początku, czy to w ten sposób wyświecając, czy dojechać do tego miejsca, ponieważ to bezpośrednio kontru kontruje artylerię, gdyż w tym momencie je wyświecamy, i w tym momencie stają się bezużyteczne, to my jesteśmy jakby wtedy na czole, ale te artylerie też dostają spota bardzo szybko, przez co po prostu ich zaleta, czyli tego, że mogą strzelać z najwyższej części z ukrycia, traci jak najbardziej uzasadnienie. I przede wszystkim tak naprawdę musimy zwracać uwagę na te takie artylerie grając yy, tą stronę. Mm, natomiast głównie tu spotykam raczej medy, bardzo rzadko spotykamy czołgi ciężkie, więc w momencie, kiedy matchmaking jest bardzo, bardzo, bardzo ciężki, Mm, nie sądzę, aby był sens rotować w ten sposób. Yy, chyba, że tak naprawdę musimy mieć kontrolę nad tą stroną, bo na przykład mamy intencję zaflankowania no to czas, no, czasem trzeba po prostu tędy przyjechać tylko po to, żeby mieć pewność, że nie ma przeciwnika, który nagle będzie nam strzelał w plecy w momencie, kiedy postanowimy wyjechać na bok czołgów grających w tym miejscu. Natomiast ponownie powtarzam, że ten play w momencie, gdy jest bardzo dużo czołgów ciężkich jest. Mm, Zdecydowanie mniej efektywne niż ten poprzedni. Dobra, przechodzimy tak naprawdę do czegoś, czego zagrania, które można z tego zrobić. I jest to po prostu granie Hila. I według mnie jest to absolutnie najsłabsze zagranie, które jest możliwe. Eee, Dojeżdżamy do Hila, powiedzmy, to filozofii w tym nie ma. Natomiast, dlaczego ja nienawidzę Hila? Po pierwsze, jedzie się tam cholernie, cholernie długo. Ktoś mi powie, OK, dlatego tam powinny jeździć medy. No tak, powinny jeździć medy, natomiast nie tylko jeżdżą tam medy. Niestety, ludzie są strasznie nauczeni, że górka to zwycięstwo, podczas kiedy jest dokładnie na odwrót, ponieważ na Himmelsdorfie wygrywa ta flanka, która wygra szybciej, i Himmelsdorf jest flanką, którą się wygrywa zdecydowanie najdłużej. Do tego nie ma możliwości takiego kompletnego zgrania. Jak ma to miejsce na Clone Wars, czy coś takiego, więc flanki, które efektywnie są szybsze, czyli czy to ósemka, czy to 1, 2, 3, są zdecydowanie lepszym zagraniem. Kiedy Heal działa? Kiedy na Heal warto pojechać? W momencie, kiedy tak naprawdę pozostałe opcje z jakiegoś powodu na mnie odpowiadają. Czy to jest mało czołgów ciężkich, czy to jesteśmy na słabym losowaniu i na przykład nie możemy z jakiegokolwiek powodu grać 1, 2, 3? Bo na przykład nasze działy jest zbyt niecelne, żeby grać 1, 2, 3, bo tu jednak trzeba mieć w miarę to działo celne, bo tu są raczej zazwyczaj duże dystanse. to rzeczywiście pojechałbym na górkę. Ewentualnie magazynkowce też raczej się by sprawdzały. Typu na przykład mx 13 po. Na przykład zajęciu tej pozycji. Jeżeli z jakiegoś powodu mu, nie mogłem grać w tej pozycji, bo ktoś na przykład ją dubluje czy coś takiego, no to faktycznie pojecham na górkę. Dlaczego ten Hildrich jest taki cholernie głupi do grania dla mnie? Dlaczego tak się go długo wygrywa? Po pierwsze, jest możliwość zagrania tego od tej strony, ale, 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 ale z tego miejsca i od niedawna z tego miejsca jesteśmy ostrzeliwani. Więc musimy tak naprawdę, żeby móc efektywnie zagrać, albo mieć masę szczęścia. Aby móc przeskoczyć w dolne rejony, bo tutaj jest, jest holdown, z którego możemy grać na, na czołgi przeciwnika i nie dostać od tych, ewentualnie po prostu, żeby oni byli w jakiś sposób tam sfarmieni. co zajmuje znowu czas. Więc może zagrajmy to bezpieczniej. No, ok, można zagrać na tym narożniku, tyle że jest też holdown tutaj, który tak naprawdę jest często zajmowany przez czołgi wieżowe więc w momencie znowu musimy się sidować tak naprawdę na czołgik tutaj i tutaj tylko, że nie możemy w żaden sposób wyjeżdżać szeroko, no bo ta osoba bez nas kontruje to się kończy w ten sposób, że to jest takie dziubanie, dziubanie, dziubanie um, które bardzo często kończy się tym, że no może i wygraliśmy hila, ale co z tego, skoro cała mapa została przez nas przegrana także do tego jeszcze dodajemy, że artyleria z A2 ma wyrzutkę jak najbardziej w to miejsce, plus w tego cooldown, który jest, no, trzeba przyznać, rewelacyjną pozycją dla czołgów wieżowych. Natomiast w żaden sposób trzymanie tego tutaj w tym miejscu nie, nie powoduje progresji, yy, jedynie gdy się bronisz. I może, mamy komplet, tak naprawdę, dlaczego nie gra się tego heala. W momencie, kiedy nawet w tego heala wygramy, są przestrzały, czy to w to miejsce, aż do tego punktu. Są przestrzały w to miejsce z tego tutaj uszczerbku i jest kontrola tego, jest tutaj przestrzał w to miejsce, natomiast do cholery jasnej zanim my to uzyskamy, tak naprawdę to się nam nie spłaci, nie, nie ma zwrotu inwestycji, że tak traktujemy czasu, którego włożyliśmy w to. Także w tym czasie najczęściej może albo nas skapować, albo tak naprawdę jesteśmy w sytuacji, w której musimy na tym chwilu zostać, bo, bo jesteśmy dopijani, także strasznie nienawidzę grać Hila. Gram go absolutnie tylko wtedy, kiedy muszę, a już najlepiej, tak naprawdę, czołgami, które są naprawdę bardzo, bardzo szybkie, bo one ewentualnie pozwalają na jakiś tam ruch. No bo fakt faktem, jeżeli już tego heala wygramy i z jakiegoś powodu tutaj jest nadal status quo i nadal żadna ze stron nie wygrała, no to heal rzeczywiście z rewacyjnym sposobem, żeby wjechać na tył i po prostu ostrzeliwać, to i dochodzi do przełamania tej flanki i rozwiązania, jakby sytuacji na tej połówce mapy. Natomiast bardzo często, zanim to się stanie. Mija, mija, zdecydowanie zbyt dużo czasu, tak aby to było efektywne, dlatego też, jeżeli macie możliwość, absolutnie zalecam zagranie czegoś innego. Okej, okay, teraz gramy od góry. I tutaj w zasadzie jest dosyć yy, symetrycznie, e, jak w przypadku dołu z pierwszym moim playem jest, żeby dojechać w to miejsce i grać na tym też na tej rampie można też oczywiście grać jakby z tego narożnika. Natomiast tutaj bardzo bardzo ważna uwaga, jeżeli jesteśmy z jakiegokolwiek powodu spóźnieni, czyli jesteśmy dosyć wolnym czołgiem, mieliśmy na przykład słabego spałna z tej strony, to zalecam wziąć bezpieczniejszą drogę i pojechać bezpośrednio tędy. Dlaczego? Ponieważ osoba będąc tutaj też tutaj może nas tak naprawdę całkowicie zablokować albo sprawić, że stracimy bardzo bardzo dużo. HP, ponieważ w tym momencie, w tym narożniku musimy się praktycznie bokiem ustawić, więc nieważne jaki będziemy mieli pancerz, i tak tak naprawdę przyjmiemy obrażenia. Natomiast z tego miejsca ponownie widać cały czas, cały czas aż do końca. Możemy strzelać w to miejsce, możemy strzelać prawie w każde przejazdy w tych miejscach, więc cokolwiek by nie przejeżdżało linią 3, my ten przestrzał mamy i ponownie w tej rampie bardzo dobrze. Warto po prostu wyczyścić sobie tą, cały ten pracę, tak naprawdę. W momencie, kiedy już nam się to uda, tutaj jest taki sprytny sposób na przejazd, i dojeżdżamy albo tutaj, albo dojeżdżamy tutaj. Dojazd w to miejsce jest raczej tak naprawdę nie drugorzędny, co mniej efektywny. Z tego miejsca możemy naprawdę świetnie walczyć z czołgami, które się znajdują tutaj, ponieważ w momencie, jeżeli mamy czołgi tu w tym miejscu, yy, które nas kowrują, one tak naprawdę my możemy stać praktycznie na otwartym polu, a tutaj ci tak on za osób za tego, tego nasypu. Yy. Także ogólnie, jazda jak najbardziej w to miejsce jest, jest jak najbardziej w porządku, i tak naprawdę czekamy, aż ta osoba strzeli. Wtedy wychylamy, strzelamy najbliższy możliwy cel i się wycofujemy, i jest to naprawdę całkiem do czasu, Oczywiście nie muszę chyba mówić, że wymagane jest, żebyśmy tutaj mieli wsparcie. Mm, nie, ciężko jest policzyć, ile czołgów, ale tak naprawdę, w praktyce, 2-3 tutaj to. Jest Max, czego potrzebujemy? Chyba, że tu jest naprawdę jakaś kosmiczna ilość pojazdów. Albo przynajmniej spodziewamy się kosmicznej ilości pojazdów. Widzimy bardzo ciężkie składy, bardzo ciężkie tadeki, etc. No to możemy jak najbardziej oczekiwać ich w tym miejscu. I na pewno, na pewno yy, warto mieć kogoś ze sobą, żeby po prostu nagle nie stwierdzili każdy, że muszę nas wylewać. Ponownie kontrola linii 3 jest absolutnie kluczowa. Przestrzały z tego miejsca właśnie jest. Tutaj jest miejsce za, 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 za tą, za tą, tą ruiną, nazwijmy, która powoduje, że osoba stojąca w tym miejscu jest bezpieczna, czy to od kogokolwiek, na A1, czy też w pozycji tutaj na między C2 a C3. Natomiast można strzelać bezkarnie, niestety, w, w bok, jeżeli podjedziemy tutaj zbyt agresywnie, więc musimy też mieć na uwadze, czy jest kontrola linii 3. Czy jest kontrola linii 3, Tak. Yy, ponownie, objazd tego miejsca jest standardowo kontrolowany. Z osoby będące tutaj, osoby będące tutaj, yy, więc raczej to bym też był tylko i wyłącznie w ostateczności. Ponownie, niesamowicie mocny play, yy, dając możliwość zadania, zadania maksymalnie bardzo dużej ilości uszkodzeń, ponieważ najczęściej czołgi, które tutaj spotykamy, mają po prostu same sobie dużo HP, plus jest możliwość rotacji w jakiekolwiek inne miejsce z tego. Trzeba mieć oczywiście na uwadze ewentualną porażkę Hila, to wtedy miejmy nadzieję, że już nie jesteśmy tutaj, bo tak naprawdę, jeżeli jesteśmy w tym miejscu i osoby z Hilla zjeżdżają tutaj, to jesteśmy absolutnie w tyłku w momencie, kiedy jesteśmy, natomiast tutaj możemy cokolwiek zacząć robić. Możemy tutaj na przykład zatrzymać się, tutaj dojeżdżać i kontrolować te osoby, które próbują w ten sposób dojechać. Czy też na przykład w z tego miejsca i tak dalej. Także musimy widzieć też, co się dzieje na hilu. Nie mieć to na uwadze. Niemniej jednak nadal jest to chyba na tym moment najlepsze zagranie na tej mapy, które powoduje, że się zadaje największą ilość uszkodzeń. Ok, drugie rozwiązanie, które ewentualnie może zadziałać w przeciwieństwie do dołu. Tutaj Z, z góry jest o wiele skuteczniejsza gra tak zwanej ósemki. Yy. No można grać w tym dwóch miejscach tak naprawdę, albo tutaj na różniku, albo można zagrać tutaj za skarpą. Różnica jest taka, że jedziemy jakby do tego w tym miejscu, do tego jedziemy jakby tyłem, nie, nie przejeżdżamy tutaj w tym miejscu, to 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 jest zdecydowanie błąd. Natomiast jedziemy w to miejsce czołgiem, mm, który się side-scrapuje, natomiast w to miejsce jedziemy czołgiem, który da się grać na wieżę. Jeżeli mamy możliwość od i jednego i drugiego, preferowana byłaby ta strona. Dlaczego? Po pierwsze, jest możliwość ewentualnej reakcji na to, co się dzieje wtedy z, z tej strony. W razie gdyby ktokolwiek stosował zagranie, to o którym mówiłem wcześniej, czyli podjazd z tej strony, podjazd od, e, od środka. Po drugie, stąd jest dużo łatwiej dojechać do tego miejsca, ponieważ bardzo wiele osób popełnia ten błąd i nie stara się atakować. Natomiast bardzo na no, tym dobrym zagraniem jest po prostu podjazd tak szybko jak to jest możliwe. Do tego miejsca. Ponownie, natomiast na to ma, potykamy ten sam problem, który było w przypadku ataku e, od środka. Zajęcie tego miejsca jest możliwe dopiero wtedy, kiedy jest nieskontrolowana linią 3. Natomiast tutaj jest natomiast taka hałda, która nas chroni przed tym punktem, więc w momencie, kiedy ktoś stoi tutaj, nawet do tego miejsca możemy podjechać. Stąd nie możemy, bo oczywiście z tego miejsca jest. Przestrzelimy, no bo jesteśmy, jesteśmy wystawieni, natomiast tutaj jest, jesteśmy zasłonięci podczas dojeżdżania do tego punktu. Także nawet jeżeli ktoś stoi w tym miejscu, możemy śmiało podjechać w to miejsce, możemy się ustawić w to i zaatakować. Również wtedy jest możliwość objechania tutaj i walki z tym, co jest w tym miejscu. Natomiast co jest zdecydowaną przewagą właśnie grania tylko i wyłącznie ósemki jest to, że w momencie, kiedy są trzy artylerie, bo artylerie mają wrzutę w to miejsce, więc yy, staram się zagrać to jak najbardziej agresywnie, jak to jest możliwe. Mm. Też mają wrzuty tak naprawdę w to, w momencie, kiedy są na KJ-1. Więc, więc yy, granie środka w momencie, kiedy są artylerie jest znowu ryzykowne. Natomiast e, zagranie linii 8, zwłaszcza od tej strony i podjechanie agresywnie do tego miejsca jest już jak najbardziej e, o dziwo, Zagranie agresywnym w tym momencie jest bezpieczniejszym rozwiązaniem niż stanie na przykład tutaj. Także w tej sytuacji zdecydowanie, kiedy widzimy, że jest jesteś na linii 8, są artylerie granie środka jest... E, bardziej ryzykowne, nie nazwijmy, to, nie nazwijmy tego, że to jest niemożliwe, natomiast zdecydowanie jest bardziej ryzykowne. I, i w łącie, kiedy są trzy artylerie, jakby ten środek sobie odpuścił no, przy jednej. ewentualnie przy dwóch jakichś tam low tierowych, no to można, można jak najbardziej sobie w ten sposób zagrać, ale, ale w wąciki są trzy artylerie, jednak ten play zdecydowanie jest lepszy. I wtedy go polecam właśnie zrobić. Ok, drugi play, który zazwyczaj gram, zwłaszcza yy, medami TDK. To yy, jest granie linii jakby 3 i 1. Natomiast tutaj troszeczkę inaczej wygląda w przeciwieństwie do, do Bazy Jakby Standardowo zaczynamy w ten sam sposób, natomiast jeżeli mam możliwość, jeżeli mam cokolwiek co odbije ewentualnie, czym jestem w stanie bardzo szybko oddawać strzały, tak że samo nie oberwę. Nie jest podjazd do tego okienka. To okienko oczywiście pozwala nam kontrolować wszystko, co jest jakby w tym miejscu, co jest w tym miejscu i co jest w tym miejscu. I to jest całkiem jakby niezłe zagranicę. W razie co, zawsze możemy się przestawić na tą stronę i przestrzeliwać, co jedzie tutaj, coś co jedzie tutaj, czy też tutaj. Także to jest jakby całkiem niezłe miejsce. Natomiast no, w momencie, jeżeli przegrane jest to, to tutaj my musimy się stąd wynosić, także trzeba mieć to na uwadze. Warto mieć do tego też kogoś, kto gra, jakby tą pozycję, żeby to bezpośrednio kontrowało, jakby wzajemnie na siebie mamy crossy. My strzelamy w tym kierunku, on strzelałby w tym kierunku i jest fajnie. W momencie natomiast, kiedy yy, gramy taki support raczej czołgami yy, papierowymi, początek bym rozgrywał, jakby dojeżdżając właśnie do tego miejsca i przeszywając to, co nam ta osoba wyświetli. Albo też ewentualnie pojechał jakby szeroko i wtedy strzelał też, co, co jest wyświetlone. Natomiast, mm, co jest bardzo fajną rzeczą w tym miejscu, jest to, że możemy podjechać sobie tutaj do tego miejsca. Z tego miejsca mamy wrzutę. Brr, wróć. Z tego miejsca mamy tutaj przestrzeń na chwilę. Natomiast, o czym bardzo wiele osób nie wie, jest to, że tutaj możemy podjechać bezpiecznie. Chyba, że ktoś jest tak naprawdę w tym miejscu, co w warunkach randomowych się praktycznie nie zdarza. W tym miejscu mało kto je, gdyby jest. Najczęściej ktoś jest tutaj, stąd nas nie wyświeci, stąd też nie wyświeci, ponieważ te budynki w tym miejscu zasłaniają. Możemy również podjechać do tego miejsca. Tu jest bardzo fajna rampa. Z tego miejsca jest świetny przestrzał. w. Osoby tutaj, bo stąd jest taka wada, że widzimy tylko to do, do tego miejsca, ponieważ te budynki w tym miejscu nam zasłaniają, jakby cały ten wyjazd. Musimy tutaj się jakoś tam dziwnie ustawiać. Natomiast z tego miejsca mamy idealny przestrzeń. Wszystkiego z do mniej więcej tej linii. Dodatkowo stąd możemy karać osoby, które są w tym miejscu. Samemu, będąc w cooldownie, także całą kontrolę placu mamy z tego miejsca. Także tą pozycję jak najbardziej również polecam. Oczywiście nie muszę mówić, żeby w tym miejscu grać. Jakby tutaj nie może być przeciwnika w tym miejscu. Może sobie jakby dojechać dotąd, tutaj może sobie walczyć, tutaj może sobie walczyć, tutaj może sobie walczyć, na to w żaden sposób nie przeszkadza. Natomiast z tego miejsca jak najbardziej jesteśmy w stanie grając jako support, jako sniper, yy, jako słabo wspierając za team, jakimś słabym losowaniu. Absolutnie bym w ten sposób zagrał. Możem też oczywiście zagrać agresywnie, czyli pojechać po prostu. Tutaj, jeżeli czujemy się na siłę, że zdążymy, możemy, oczywiście, skrócić, ale jest to, jakby, dość ryzykowne. Natomiast, jeżeli już tutaj, w tym miejscu jesteśmy, tutaj jest taka fajna skarpa w tym miejscu, i ładnie widać, jakby, Tedeki i artylery, które w tym miejscu występują. W momencie, kiedy jest dużo Tedeków, jakby. Mm... Z dobrym kamuflażem warto się, na pewno możemy się tam ich spodziewać. Medy często tam przyjeżdżają, lighty często też tutaj jeżdżą. Także, jeżeli jest dużo tego rodzaju czołgów, warto jest tutaj przyjechać. Yy, warto wiedzieć, jeżeli gramy jakby w tym miejscu, że to miejsce bezpośrednio jest skontrowane z hila, więc, jeżeli przeklejony jest hill, trzeba mieć na uwadze, że będziemy dostawać strzały, jeżeli jesteśmy tutaj na szeroko. Okej, okay, grając jeszcze Himysterów od góry pozostaje nam jeszcze jedno, moim zdaniem całkiem ciekawe zagranie. Yy, najlepiej byłoby to zrobić yy, jakimś medem, szybkim, czołgiem ciężkim. Yy, nawet to też wychodzi, natomiast na tetekach takich z całkiem niezłym pancerzem, z przyzwoitą mobilnością, czyli na przykład taką, nie wiem, WZ-ką, myślę, że śmiałoby coś takiego wyszło. Coś to z podobnego rodzaju. Otóż <laughs> chodziłoby tutaj o atak. To mniej więcej tego miejsca. W tym miejscu jest taka hałda. Ta hałda sprawia, że mamy holda do wszystkiego, co stoi tutaj, co stoi tutaj. Wtedy my możemy tutaj tak naprawdę być bezpieczni w tym miejscu i świecić wszystko dla naszej drużyny, która jest tutaj, tutaj, tutaj. I w tym momencie. Kiedy to wygramy, możemy albo podjechać tutaj, wtedy mamy cross yy, i wygrywamy wszystko, co jest w tym miejscu. Tutaj podjeżdżam w zasadzie w momencie, kiedy tu sytuacja jest jeszcze nie rozwiązana, kiedy przeciwnicy są tutaj, mamy przestrzał do tego miejsca aż. Natomiast jeżeli widzimy. No, ewentualnie możemy też jechać tutaj, oczywiście kiedy widzimy, że po prostu nie ma tutaj już więcej czołgów, nie ma do czego jechać. No to tak naprawdę od razu kiedy jedziemy w to miejsce. Natomiast kiedy. Mm, musimy tą flankę wygrać, kiedy musimy. Musimy mieć zdobyte to miejsce. Żeby aby zdobyć to miejsce, musimy mieć pewność, że ta strona jest czysta. Więc ja zalecam, jeżeli nikt tutaj nic tutaj e, nie pojedzie, e, żeby ten czołg najpierw wyczyścić, który stoi w tym miejscu, a bardzo, bardzo często coś tutaj stoi. Więc pojechać po prostu w ten sposób i pojechać tak. Alternatywnie, jeżeli chcemy zagrać agresywnie, możemy pojechać po prostu tutaj szeroko, do tego miejsca, ale od tego miejsca w, w, tutaj jest też bardzo dobre miejsce. Z tego punktu mamy cooldown. Są tutaj wraki, wraki, przepraszam, wagony, na które, z których możemy grać na osoby będące w tym miejscu, a tutaj możemy grać Size będące w tym miejscu. Ogólnie mówiąc, jeżeli chcecie wygrywać, a jesteście w plutonie, to to szczerze mówiąc, chyba jest naprawdę najlepszą opcją grać linię 1 2 3 właśnie. Jeżeli natomiast chcemy grać tutaj pod damage, musimy być dość mobilni i albo grać na dystans. Jeżeli nie mamy pancerza, a jeżeli mamy pancerz, no to wychodzą dwie opcje, czyli gramy albo tutaj, albo tutaj na Zeiss Jeżeli jesteśmy słabszym czołgiem, jeżeli jesteśmy na dole meczu preferowane miejsce będzie tutaj, czyli jakby ten poprzedni play właśnie bardziej pasywny stąd, czy też stąd, tak naprawdę, bądź wspierający w tym miejscu. To tyle, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę na Himmelsdorfie. To tyle z mojej strony, mam nadzieję, że Przestawione zagrania trochę Wam pomogły zrozumieć tę mapę, yy, którą uważam, że jest chyba jedną z najlepszych tak naprawdę, które są dostępne w tej grze. Yy, głównie ze względu na to, że jest masa różnych pomysłów, masa różnych zastosowań, jak również jest wiele zależności między flankami, przez co ja osobiście bawię się na niej praktycznie za każdym razem naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Teraz o co na pewno zdecydowanie bym was prosił, to o to, żebyście zostawili komentarz z informacjami. Co było przydatne, co wam się podobało, a także ewentualnie podyskutowali na temat zarówno tego, co przedstawiłem, jak i ewentualnej formy, ponieważ ta sobie sprawę z tego, że wiele rzeczy, które nie mówię, dla mnie są oczywiste, natomiast dla Was ceny niekoniecznie. Także zostawcie mi jakikolwiek feedback, to jest dla mnie najważniejsze w tym filmie. Także zapraszam Was w przyszłości na kolejne odcinki tego rodzaju, jeżeli oczywiście się Wam to spodoba. Także co? subik, kłopak w górach. Kurwa, poczucie cringe jest nieprawdopodobne. No, łapka w górę. Trzymajcie się i pa pa.